Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek. Tego jeszcze nie jadłem, w międzyczasie dostałem taką nową książkę, Tuba Smaku. Chciałem ugotować coś właśnie z tej książki, jednak zazwyczaj są to przepisy tutaj takie dość skomplikowane, ale udało mi się znaleźć całkiem fajny przepis na zdrowe trufle z cukrem, znaczy z pudrem malinowym. Dzisiaj przygotujemy takie trufle. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o składniki, to bazą są daktyle, zalałem je gorącą wodą, moczyły się 20 minut, potem należy je dobrze odcedzić. Dodatkowo tutaj są wiórki kokosowe, 50 gram wiórków, tutaj mamy 70 gramów migdałów, 20 gramów kakao, dodamy łyżkę pasty z orzechów ziemnych. Tutaj mamy 20 ml oleju kokosowego extra virgin, jeden banan, szczypta soli himalajskiej i potem takie kuleczki obtoczymy w malinie liofilizowanej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Wszystkie składniki zmielimy w malakserze albo inaczej w food procesorze. Tutaj mamy daktyle. W przepisie było napisane, że jest ważne, żeby je dobrze odcedzić. Chciałem użyć takiej suszarki do sałaty, ale nie mogłem jej znaleźć, więc użyłem po prostu młynka, znaczy sitka. Tutaj mamy migdały, kakao, wiórki kokosowe, olej kokosowy extra virgin, jeden banan, szczypta soli himalajskiej i duża łyżka pasty z orzechów ziemnych. I wszystko blendujemy na gładką masę. Masa zblendowana, zobaczymy, co nam wyszło, czy dobra. Fajna, delikatnie słodka. Teraz masę sobie przełożymy do miseczki, żeby nam było łatwiej potem ją wyciągać. Włożymy do lodówki na 2-3 godzinki, nam się schłodzi, tak przegryzie. I będziemy z niej formować kulki, które będziemy obtaczać w malinie liofilizowanej. Fajnie, kakao daje fajny smak, także masa jest naprawdę smaczna. Do lodówki na 2-3 godziny. Widzimy się za chwilę. 2 godziny czekania za nami. Mamy taką schłodzoną masę. W międzyczasie zblendowałem truskawki liofilizowane na taki proszek. Użyjemy tylko 25 gram, bo tylko tyle miałem. W przepisie jest 100 gram, ale mam nadzieję, że nam troszkę wyjdzie. Wysypię sobie teraz truskaweczki na talerz i będziemy obtaczać naszą masę. Nie jestem mistrzem kulek, ale zobaczymy, co nam wyjdzie. Jakiś kulfon pewnie. Pierwsza kulka gotowa. Uwaga. Dobra. Że przepis jest bardzo smaczny. Trzeba troszkę poczekać, bo 2 godziny minimum jednak w lodówce, ale warto spróbować. I zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.